Dzień dobry Państwu. Witamy Was z placu budowy przy ulicy Halera w Rybniku. Jest to pierwsza budowa wykonywana przez rybnicki TBS, który powstał w zeszłym roku staraniami władz miasta Rybnika. TBS to formuła, która jest od wielu lat sprawdzona w polskich realiach i w wielu miastach powstają mieszkania budowane przez TBS-y. Budowa rozpoczęła się już 7 miesięcy temu. W chwili obecnej, jak widać, trwają roboty przy stanie surowym. Poziom parteru został już wykonany, trwają roboty przy pierwszym piętrze. Wszystkie roboty postępują zgodnie z harmonogramem. Znajdujemy się na ulicy Sztolniowej w Boguszowicach Starych. Tutaj powstanie kolejnych 80 mieszkań wybudowanych przez TBS. Dla kogo są skierowane? Dla osób niezamożnych lub średnio zamożnych, dla osób, których nie stać na kredyt hipoteczny, a chcą zamieszkać w nowym mieszkaniu, dla osób, które chcą wynajmować mieszkanie za niższą cenę. Ta cicha i spokojna okolica to ulica Okulickiego. Tu powstaną nowe mieszkania. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać mieszkanie z TBS-u? Brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie Rybnika w dniu podpisania umowy najmu. Comiesięczny dochód, który pozwoli na opłacenie należności za lokal. Zadeklarować wkład finansowy w budowę mieszkania, tzw. umowę partycypacji do 30% wartości odtworzeniowej danego lokalu, która podlega zwrotowi po zakończeniu umowy najmu. I na koniec garść konkretów. Na ulicy Halera powstaje 80 mieszkań. Jest to propozycja dla osób, które chciałyby mieszkać w ścisłym centrum miasta. Na obecną chwilę rekrutacja została zakończona, wszystkie mieszkania mamy przydzielone, wszystkie mają już swoich lokatorów, ale zapraszamy, można interesować się tą inwestycją, ponieważ istnieje oczywiście możliwość, że któryś z naszych lokatorów zrezygnuje i wtedy na pewno będziemy ogłaszać dodatkowy nabór. Na ulicy Sztolniowej również powstaje 80 mieszkań. Bardzo Państwu polecamy tę lokalizację ze względu na to, że wszystko Państwo będziecie mieli pod ręką, czy to szkołę, czy przedszkole, czy paczkomat, albo sklepy, w których będziecie Państwo mogli zrobić zakupy. Mamy jeszcze wolne mieszkania i zapraszamy. Mamy również propozycje dla osób, które chciałyby mieszkać z dala od zgiełku miasta, w cichej i spokojnej okolicy. Jest to inwestycja przy ulicy Okulickiego. Przewidzieliśmy tam 32 mieszkania wybudowane w nowoczesnej technologii. Trwa obecnie nabór wniosków i zapraszamy do kontaktu. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat inwestycji oraz wniosek do pobrania. Jeśli mają Państwo więcej pytań, zapraszamy na ulicę Gliwicką 1.